No, więc witamy w następnym spotkaniu. Pięć twarzy grabarzy z małym opóźnieniem oraz Ninja Movies Production zmierzą się dziś z tym BO3. Chociaż nie do końca, może mi Michał wyjaśni. Tak. Zbanowany przez grabarzy i Legion Commander, co ciekawe. Ogry Mirana. Dwa solidne piki dla grabarzy. Dwa stuny przede wszystkim i dwa stuny po drugiej stronie, więc dużo CC dla obu drużyn na początek. Ale bardzo różne bany w porównaniu do poprzedniej gry, jaką mieliśmy. Lish, Warlock, Legionka, Disruptor, także no, bardzo różne. Na tej grze były bardzo banowane raczej kory. Ten Viper, co widzieliśmy. Co tam jeszcze było? Chyba Magnus w drugiej grze. Na pewno ten Stalker w drugim spotkaniu. Także no, pierwsze cztery bany to były praktycznie kory, a tutaj pierwsze cztery bany mamy trzech supportów i Legionka. Widać, że obie drużyny mają plan na to spotkanie, bo i z jednej, i z drugiej ban za banem, pik za pikiem, także nie tracą czasu, tylko pyk, pikujemy swoją taktyczkę i jazda. No to bardziej może faktycznie się im śpieszy, bo może faktycznie są, chciałem użyć brzydkiego słowa, a są zdenerwowani, a po prostu głodni gry i chcą pokazać jak bardzo. A tutaj niektórzy są tacy dość uszczypliwi, więc that's that. Co ciekawe, The Makeup Slayer, który został niedawno dopisany do zespołu pięciu twarzy grabarzy, teraz jest u nich kapitanem i pikuje. Zbanowany Darkseer Doliny, zbanowany Slark i Juggernaut, więc tak jak Mac zauważył, te kory są banowane. Slardar kolejny, dobrze współgrający z Ogrem i Miraną. Pik. Po drugiej stronie mamy do Shakera dobranego Nyxa jeszcze wcześniej. Zbanowali wcześniej Warlocka i zbanowali Disruptora, więc obawiałem się tutaj chyba. O, obawiali się teamfightów jakichś konkretnych. Bo poza tym to też są zawsze solidni supporci, czy to Warlock, czy Disruptor, co też zresztą 5 seconds udowodniono. remaining. Udowodnili w pierwszej grze dzisiejszego dnia pomiędzy Dota 2 PL Team a Kerdeso Jungle Maidens. Gracze Kerdeso Jungle Maidens wybrali Disruptora i grę wygrali. Ale to przeszłość, teraz się skupiamy na tej grze. Co ważniejsze, no tak, tutaj ważniejsze jest to, że ta gra jest grą o wyjście z grupy E, więc drużyna, która tutaj odniesie zwycięstwo, tudzież dwa mecze po kolei wygra, to wtedy, no to przechodzi do kolejnej fazy, a niestety, a drużyna, która zostanie pokonana, kończy swój udział w piątym sezonie Polish Dota 2 League. Nie mamy, staramy się odejść od tego, co do tej pory nam przyświecało, czyli jakichś wildcardów, od głosowań na Facebooku. Jest wybrany Venomancer, więc ciekawe, który z nich tutaj będzie core'em, czy to Shaker, czy Venomancer. Jak byś obstawiał? Venomancer. Na midzie ostatnio grany. Na TI kilka meczów widziałem.
z Mida Venomancer. Przez LF White był grany chyba dwa razy aż w spotkaniu z OG. Bardzo dobrze mu poszło oczywiście, jak to super zagrał. Super zagrał super tym Venomancerem na midzie i jak najbardziej midowy Venomancer. Tak obstawiam w tym spotkaniu. Nyx ewentualnie offlane lub support. Shaker też, Roam slash support. Na takiej pozycji bym widział na razie te trzy piki. Pięknie ktoś to podsumował na tym, na Twitchu niestety. Widziałem. Nice, dwa teamy retardów. Lone Druid będzie wybrany. Ja nie wiem, czy to są dwa teamy retardów, czy nie. To w sumie znamy tych graczy, czy to Smude, czy Inhu. Oni się poprzewijają przez nasze wszystkie sezony, więc dość znani. Przynajmniej tym, którzy śledzą jako tako naszą ligę. Więc teksywy znamy z takich lub innych sytuacji. Przede wszystkim z gier. A czy to retardzi, faktycznie, no to nie mi oceniać. Ja jestem retardem, więc innym tutaj ciężko stwierdzić. Londruid piknięty, ciekawa sprawa, bo nie widziałem go jakieś 100 milionów lat pikowanego. Trochę wpadł w niszę. I mamy RNG. Clickerino Phantom Assassin. Trzech Melasów i Veno. No, muszą jakiś dobry piąty pik tutaj musi być. Na razie mamy trzech Agi i jeden Shaker, więc... Albo jakiś int support i to będzie Shaker na offlane, albo jakiś dobry inicjator i Nyx z Shakerem będą supportować tą pijkę biedną. Z trzema mele herosami, no zależy co jeszcze pikną grabarze, bo tutaj ci hero również mogą być na różne linie różnie rozstawieni. Czy to będzie midowa Mirana, czy to będzie offlane'owa Mirana, czy to będzie midowy, czy offlane'owy Misiek. No, ostatnie bany, Mipo zbanowany oraz Wiverna. No tak jak wspominałem, pik, ban. Wiedzą co chcą grać. Nie zastanawiają się dłużej. 10 seconds remaining. Lone Druid po raz pierwszy w tym sezonie piknięty, wcześniej go nie było. Co ciekawe, nie był jeszcze piknięty w ogóle Phantom Lancer, dwa razy zbanowany w poprzednich grach. Lycana nie mieliśmy, Morphlinga nie mieliśmy, Enigmy nie było. Szkoda, że Polish Dota tu League ma taką mało rozwiniętą metę na TI, to już ponad 100 herosów było dobrze. U nas nie było pikniętych 24. Więc 90 wybranych bohaterów. I Queen of Pain na koniec, zamykająca. Skład Ninja Movies Production, a przeciwko niej będzie Pak na midzie. Dobry mider. Dobra kontra. Nie wiem, kto tu wie, w której drużynie kto gra na jakiej pozycji dokładnie, ale wydaje mi się, że ten nowy zawodnik tajemniczy, The Makeup Slayer, który był również kapitanem podczas pików, gra pakiem midowym. Możliwe, że to jakiś kat. Myślę, że to jakiś ukryty kat na fejku, tacy się tak też niestety zdarzają. Ciężko cokolwiek z tym zrobić. No, midowy pak, a po stronie Ninja Movies Productions myślę, że kłopa standardowo, ewentualnie Veno. No zobaczymy. Więc to też może być offlane'owa kłopa, jak najbardziej. Jejki raczej na offlane'a nie wyślą. To jedziemy z tematem. Po stronie świetlistych mamy Ninja Movies Productions MSHK jako Queen of Pain, tak jak Max wspomniał, prawdopodobnie środek, Ronin jako Venomancer, Nynon, Nyx Assassin, Gierek, sorry, Phantom Assassin, strasznie dużo assassinów i Redcore jako Earthshaker. Po drugiej stronie Inhu na dziadku starym z miśkiem, czyli Lone Druidzie, Smuda na ogrze, Dziaba jako Slardar, chyba roamujący lub offlane'owy. Na mnie idzie Makeup Slayer, czyli nowy zawodnik tajemniczy drużyny 5 twarzy grabarzy i dajcie opór na Miranie. Czy ja zrobiłem coś nie tak? Chyba zrobiłem coś nie tak, bo mam Fog of War włączony w jednej drużyny. Okej. Okay. U mnie widać wszystko, także... U mnie też, ale nie mogę przekręcać mapą. Mam tak jakby tylko twój widok. Yep, I fucked something up.
Mała zmiana w obcych i od razu FPS-y podskoczyły. Już wyłączyłem ten efekt pogodowy. Bo bardzo dużo klatek zjadał, ale już jest ok. Teren inny, myślę, że te Immortal Gardens są bardzo przyjemne dla oka. W przeciwieństwie do tej nowej mapy slarkowej podwodnej, która jest obrzydliwa. Według mnie. Podoba ci się? Żałuję, że zmienili to na TI, że wymuszono na nich, poniekąd Reddit wymusił, że... Żeby nie... Wymusił tą zmianę. Tak, ja myślałem, że Twitch chat ma taki impact, bo cały czat był pierwszy dzień i wszystko, jedyne co można było zobaczyć na czacie, to było change terrain, zmieńcie teren i angry faces, więc wydawało mi się, że na Reddita nie wchodzę, więc nie wiedziałem, że tam też jest post, ale no, bardzo możliwe. To co się dzieje na środku? Pag od razu zjadł tango i po tym jak zjadł tango od razu skoczył na środek. Oj, to jest śmierć paka. To jest martwy pak. No także pewność siebie grabarzy chyba nie wychodzi im na razie, bo w lobby były słowne potyczki. I możesz spróbować kliknąć jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że oglądam po prostu z twojej perspektywy grę, a nie mogę sobie Fog of War'a wyłączyć, nie? Coś zepsuję. Może zrekonektuję. Znaczy, to u mnie najprawdopodobniej, u ciebie jest Gucci, bo ja mam po prostu Fog of War włączony dla mrocznych. Okej, okay, mniejsza o to. Pak dalej agresywnie i cały czas stara się obijać. Nie wiem o co chodziło z tą pierwszą krwią, bo to naprawdę było dziwne, a absolutnie. A jak teraz? Ja no dalej mam Fog of War. Nie wiem o co chodzi. No kurczę, dziwne. Włączone. Na górnej linii zostawiony jest Lone Druid, 4 last hity, 3 denaje. Na dole Phantom Assassin 3 na 5, 7 kłopa na środku. Tajemniczym The Makeup Artistem całkiem nieźle. Musimy zobaczyć, jak to na streamie będzie wyglądać. Na streamie u mnie wszystko śmiga, z tego co widzę na OBS-ie, to jest tak, elegancko. In-game, jak już z tego, aha. Jak już z... Ale jeżeli ty widzisz wszystko, to jest ważniejsze, ja sobie jakoś ogarnę. Nie wiem, jakiś błąd mam. Nie, Blue Kiwis. Nie, no nie są low detale, po prostu ograniczyłem FPS-y, żeby nie było dużych skoków i... Kilka niepotrzebnych opcji zupełnie wyłączone. Tak to rendering, tekstury, inne rzeczy, cienie, woda jest wysokiej jakości, jak nie najwyższej. Wydaje mi się, że jak na streamie na tyle FPS-ów, to jest bardzo dobre ustawienie. Oj, arrow na kłopę w tym momencie, także 4 sekundy chyba tego suna, to nawet nie będzie potrzeba silenca, pak. Ale odwrótka, teraz Venomancer, no nie ma tego orba Makeup Slayer, więc również powinien umrzeć. Chociaż czy będzie jednak? Nie no, biegnie mi rana. 2 sekundy było do Coila. Nie do Coila, tylko Orba. Także i tak wyratowałby się pak z tej sytuacji. On to bardzo ładne kosmetyczne itemy na Nyxie. Złote, krystaliczne odłamki. Bardzo rzadki przedmiot. Zuzanna na czacie się odzywa. Ja myślałem, że teraz finał 2 na 2 finału rozgrywa. Pewnie na dwa komputery jedzie. No to widziałem Odina, a nie wiem kto tam grał na dobrą sprawę. Ona nawet grała. No z Odinem wcześniej. Odin i ktoś tam jeszcze na Fokę i kogoś tam jeszcze. Na Martynę i kogoś tam jeszcze. Komedian właśnie mi teraz podesłał, że bezużyteczny spell dla Rubika, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to tak. Jest ku trolla. Zmiana z mele... Da się wziąć? No tak. Mówi, skoro, to wydaje mi się, że tak, jak skoro tak napisał, to jest jak najbardziej what? Do skradnięcia. Okay. Mele Rubik? Chciałem... No. Aż sprawdzę to na lobby. No, nie miałem zapomniałem sobie po poprzedniej grze, miałem sprawdzić tą opcję. No właśnie do mnie pisze teraz Michał, u trolla, useless spell dla Rubika. Nawet nie wiedziałem, że da się ukraść, dobrze wiedzieć. Jak wyjdzie arkana dla Rubika, to się przyda, bo będę grywał. Okej, okay, to jest w zasadzie, jestem w pełni się w stanie zgodzić z tym. Aru gdzieś tam leci na środkową linię, ale nikogo nie trafia. Zupełnie zmisowany teraz, nie wiem, w ogóle dziwnie leciał tutaj jakoś. Zamiast w drugą stronę. Nie trafiony tak samo Gale, więc jeżeli chodzi na... Czyżby? Tak, Gale był nietrafiony.
Widzę, że tam pak się odegrał. Próbowałem restartować grę, no i udało mi się ją naprawić, więc... O, na dole jakiś podjazd, dziaba, ale uratował się stickiem. Nie ma belly, jest dagger za to, ale za mało, za mało. Wysalwuje się dziaba, zostanie na linii, będzie dalej sączył expa z tych soczystych creepów pod jego wieżą. Jest piąta minuta, więc zawsze mogę sobie odpalić Shrine'a i... Chyba póki co nie ma na to potrzeby. Jest w pobliżu, dajcie opór, więc jeżeli jakieś zakusy mają do zestunowania i do tego arrow, to jak najbardziej wtedy Gierek będzie miał spory problem, bo Earthshaker w tym momencie zrotował. No właśnie, nie wiem czy się nie widzieli przypadkiem, są tam pingi, ale to są moje pingi. A Gierek po prostu poszedł zgarnąć, nie Gierek, tylko Redcore próbował zgarnąć runę, postawił tak z Observera, ten Observer, tak. A są lepsze miejsca, żeby go postawić na dzień dobry w piątej minucie niż runa przeciwnika, bo tutaj raczej niewiele będzie tego, plus jest postawiony tak, że nie daje wizji tutaj na środek, daje tylko jej odrobinę, więc... Jako fanboy stawiania wardów zrobiłbym to lepiej. A i Aro trafiony dostał na środku... Chłopa dostała, no i będzie martwa, nie ma opcji, żeby wyszła do tego, jest jeszcze odpalony Dreamcall, spory problem może mieć Ronin, też powinni go ubić, jeżeli tylko będą się starali, Orb jest za sekundę odpalony, double kill dla The Makeup Slayera. Co za gracz? Głównie, to jest what a player i what a player, to jest jako pytanie. Nie wiemy, kto to jest, tajemniczy nieznajomy przybyły z kąć tam do pomocy. Z lekkich krain. Do pomocy grabarzom. Na górze Inhu, 40 las hitów, 8 deny na long druidzie, póki co Midas do G, póki co Midas skupiony na miśku. No, chłopa ma dostępne ulti cały czas, jest krzyczał tą chłopę, ale ona tutaj chyba głośniej krzyczy swoim ulti. No, jest last hit, jeszcze Smuda pewnie upadnie, chociaż leci Aro od Mirany, czy złapie kogoś? Nie, mógłby złapać Ogra, ale... Gdyby nie byli w tej samej drużynie. Tak, niestety. Pijka na dole też ładnie farmi. Gierek, kibicujemy. Prawie oko w oko z Lone Druidem, ten ma 42, także tylko 4 więcej niż ta pijka. Zobaczymy, czy to będzie Raidin z Misiek, czy on, co on tam dalej będzie dokładał w tym momencie. No, Midas tak na tą minutę całkiem nieźle. Shaker, Veno i Kłopa tutaj jeszcze spotkał. Także, o, dostał pak. Jest Bella, ale to chyba nie będzie wystarczająco, żeby zatrzymać go przed ucieczką swoim orbem. No i zaraz powinny użyć Shrine'a pewnie tutaj. Będzie chciał Veno, czy nie? Nie, Veno sobie. No, Veno ma... O, i na górze. Złapany przez Miśka. Nyx. Trochę splątany, ale chyba nie odpuszczą za daleko. Mirana nie ma lipa, także nie ma jak. To jest Invis na Slardarze, nie ma Sentry. O nie, jest Sentry, no, o będzie Gale. Prosto do tego jest jeszcze Belka, do tego jest Kłopa, więc to powinien być martwy Slardar. Drugie Sentry, nie ma drugiego Sentry, nie ma wizji na nim, więc odpalają sobie Shrine'a, uzupełnią manę i dopiero będą... Tak, no i on może sobie dalej czekać tutaj, bo na midzie też Sentry nie ma, zresztą będzie mógł podejść pod creepy i zobaczyć, czy go agrują i będzie wjazd od paka. Już jest gotowy, więc spory problem, będzie miała Kłopa, Sarans bez Dreamcoila się obejdzie, a jednak! Jednak, nie ma czegoś takiego jak overkill, więc no nie wiem czy to było potrzebne używanie tego Dreamcoila, tak czy siak... Myślę, że było wystarczająco czasu na animację Blinka między tymi atakami paka, także była opcja, żeby uszła z życiem ta kłopa. Kolejny stun od Nyxa, zmisowany, Mirana krąży wokół środkowej linii, czwarty poziom, gdzieś szuka tych arrowów, żeby zapewnić pakowi jak najwięcej zabójstw. Niech się farmi chłopak. Jejka srogie kryty na dolnej linii. Zauważyłeś, że to jest tak z tymi krytykami, jak nie potrzebujesz to wchodzą. Jak na przykład bijesz jakiegoś creepa, też go trochę zharasować, żeby lekko pchnąć linię, bo za bardzo cię cofnęła. Uderzasz raz, zadajesz kryta i twój creep go dobija. Nie tak zawsze jest.
Okej, straciliśmy Michała na moment. Jeszcze raz? Czy z krytami pijki? To nie jest tak zawsze, że na przykład bijesz creepa, wejdzie ci krytyk niepotrzebny i twój creep go dobija, gdy chciałeś go tylko lekko tak zharasować. No, to też trzeba mieć na uwadze, że gdzieś tam zawsze te krytyczne obrażenia mogą, tak jak mówisz, wejść w momencie, gdy chcesz go zaatakować. Łombo combo. Pak nawet nie ma po co wjeżdżać. Runa bardzo udana, tutaj magia dla kłopy, także ładne. O, bez na Osfardara. Teraz jest kolejny Dream Coil i kłopa będzie miała spory problem, który zostaje szybko rozwiązany. Bo jest martwa, jest jeszcze złapany Nyx, w to wszystko nie ma jeszcze przez 8 sekund Spite Carpes, ale za chwilę no to będzie double kill dla Paka. Póki co double killa wbija, w to wszystko jeszcze Smuda. Smuda Ignite'em łapie Ronina. No nie mają zamiaru przestawać, nie mają zamiaru się odwracać. Dajcie opór, jeszcze zestunowany ten arrow, co? Ten arrow? Co to był ten arrow? No, pijka, okay. Kryt. Nie ma belly, jeszcze nie ma many, ale jest stick. Od Paka, jest wand, tak w sumie, ale... No nic. On cały czas nie ma teleporta, więc mogą próbować go gonić, tylko czy będą go gonić? Chyba nie. Tak, Pak jeszcze będzie tutaj... Kryt! Nie, chyba to nie dzień na krytyki. Jest jeden krytyk, ale to chyba za mało. Czy spali się ta pijka, czy jeszcze gdzieś tutaj zdążą... Okej, okay. Puk się przewrócił. Ogr również. Oddane bardzo dużo golda dla tego Nyxa, to jest bardzo szczęśliwy Nyx. Jest prawie... A w międzyczasie Londruid robi, Londruid Phoenix na górze. Dire's middle tower is under attack. I deserve this. The coin of the realm. No, 800 golda na nim. Czy w tym miśku jest jakiś... Okej. Okay. Mało tego golda mam się jak na tą minutę. Jest Midas na nim. Znaczy na miśku. A u niego prawie żadnych itemów, tylko buty i 1000 golda. No wydawało mi się, że na ten moment już jakiś jeden większy item będzie u niego. 4 zawodników. Z Raiden teraz tutaj. Mirana próbuje uciec, ale nie ma lipa. Ulti jeszcze wyrzucone przed śmiercią, ale... Czy jest wizja? Sprawdźmy, czy to polska drużyna gra pod Radiant, czy nie. Jest wizja? No nie ma, nikt nie ma Dusta. Na pijce, na Niki, także wiemy, że to Polacy grają na pewno. No, i 3 na dole, dopadną tej pijkę. Jest Coil od Paka. Upadnie Gierek jako pierwszy, jeszcze Nyx stepnął, ale to chyba będzie również jego upadek. No tak, nie ma ani Vendety, ani Stuna, no kompletnie. No dadzą i 2 kile i również tower na dole, tę jedynkę. W ręce Miśka najprawdopodobniej i to będzie duży zastrzyk gotówki dla niego. Powoli w kierunku Radii, miejmy nadzieję. Tak, z taką farmą byłoby... Wydaje mi się, że błędem nie zakupienie tego wspaniałego majestatycznego itemu. Wieża za wieżę. Trade, T1 na midzie, za T1 na dole. To w fasie drużyna 5 twarzy grabarzy. Back to farming. Pak skończył Veila. Również prawie 1000 golda, także powoli pewnie będzie zbierał na Daggera swojego. 6 poziom na Veno. Jest opcja na jakiegoś smoka. Next 6 poziom już dawno, na 8 w tym momencie stoi. Jejka prawie kończy Vladimir. Gdzieś tam jeszcze Shaker próbuje chyba złapać trochę expa. 4 poziom, już prawie 5, ale przydałoby się to jego echo. Oj, okej, okay. U kłopy w ekwipunku również widzimy kończonego Veila. Że nie jest aż tak źle u niej z farmą. Sprawdźmy również wartość netto w tym momencie, bo na grafy chyba jeszcze troszkę za wcześnie. Tak, nie ma aż takiej dużej różnicy. 2000, teraz podjęcie tutaj na Stardara. On znalazł się chyba w złym miejscu. W niewłaściwym czasie upadnie Slarda jako pierwszy, ale teraz Silence na pijkę. Dostał Arrow jeszcze. Kłopę, przepraszam, nie pijkę, ale to chyba tyle z tej wymiany będzie. 2 za 1, także jak najbardziej korzystnie. Ulti Paka musiało zostać użyte, ale no było niezbędne w tym wypadku. Misiek, 2000 golda, nieużyty Midas. Halo, kolego, użyj Midasa. Prawdopodobnie Radii na miśku, tak jak się spodziewaliśmy.
No i na mizie. Skóra do ogra, arrow i formalność dokończona przez tego paka. Na górnej linii. No jest vendetta od Nyxa teraz. Maszerował w kierunku środkowej linii, ale no jest ładny dodge, nie ma orba, także nie będzie jakby wyjść z tej sytuacji pak najprawdopodobniej, nie ma ula, nie ma żadnej defensywnej defensywnego skilla. O, jeszcze tutaj na iluzję się porwali, ale zawsze to jakiś gold. No misiek z bardzo mało życia na miśku. Na dole, spokojnie podfarmia, ale wie, że nie może się za daleko zapędzić, bo te jedynki już nie ma, także gdzieś tutaj mogą czyhać przeciwnicy. Ja widzę, że generalnie pak gra tak full dawaj, nie? Wbija, zabija miliony osób, a później ginie, więc na jedno... Ale tak full dawaj. No takie YOLO po prostu, no. Padnę, znaczy zabiję, zabiję, wyjdzie to wyjdzie, zabiję trzech przedtem, zabił. Upadł, bo upadł, ale swoje kupił. Chyba jakieś tam itemki w międzyczasie odłożył. Oddał to, co prawda, dużo godla za siebie, ale... Można snuć podejrzenia, że to jest rosyjski jakiś komrad w drużynie grabarzy, ten nowy pak. Myślisz? Takim full dawaj. W takim sensie. No wpisane ma Somalia jako kraj rodzimy, więc ciężko stwierdzić. Czekam cały czas, co zrobi Inhu, bo Inhu ma farmi, no i wygląda na to, że tak jak mówię, że to będzie jednak Radiance, tak jest, Radiance, coś już tam do niego leci chyba. Nie, 3300 golda, więc jeszcze mu trochę brakuje do Sacred Relika. I mamy pauzę. No mimo tego 16 minut, 13 do 9 jest dla grabarza, przewaga to jest tylko 2000 golda w tym momencie. Mamy pauzę, to przeproszę na minutkę, akurat może zdążę. User disconnected from your channel. Okej, ja już jestem, ale chyba straciliśmy Michała w międzyczasie. Zaraz zobaczymy, co się stało.
No cóż, nie wiemy, co się stało. Okej, okay, problemy z netem, więc miejmy nadzieję, że niedługo wróci Slardar do gry. Koordynatora nawet nie ma, także coś nie śmiga. Sprawdźmy itemki teraz zawodników. Tu Nyx na pewno zauważalny z tymi złotymi odnóżami. Miliony monet muszą kosztować takie cacka. Dagon również. Swoją drogą sam również set całkiem ładny. Chyba zimno temu Nyxowi, troszkę mu się żuchwa trzęsie. Tak, o, zęby strzelają, tak to jest w zimie, jak się nie ubierze sweterka dobrego. Pak, no bez itemków, Mirana również, Ogr, nie ma co liczyć. Misiek, no misiek, jakieś itemy, broda, true form w sumie. I spirit bear. Także no nie najgorzej, ale mógłbym się bardziej postarać. Na kłopie chyba też jakiś, widzieliśmy set niepospolity. Pospolity, niepospolity, czatki. I nie pospoli. Venomancer miał też również ładny set. To jest chyba ten wodny Hydra. O, bardzo ładny. No cóż, wciąż żadnych wieści od Slardara. Całej drużyny grabarzy w sumie. Może odrobina muzyki. No cóż, Slardara jak nie było, tak nie ma. Jeszcze chwilę.
Okej, okay, i wracamy do gry. Sardar wrócił cały i zdrowy. Mamy Smoka od Dire. Smuda. Makeup Slayer i dajcie opór. Pacerują po lesie przeciwnika. No do na górze tym razem. Ja. Na Sardara. No niestety. Ładnie, tu na czterech. Niemniej jednak przypłaci to życiem. Będą prawdopodobnie chcieli zabrać te jeden na górnej linii i to chyba wszystko, co będą mogli w tym momencie zrobić. Inhu już niedługo, Radiant na swoim miśku. Mirana też powoli w kierunku swojego sceptera, także to jest duży, kluczowy item. A Pax zezwał się na Dagona, także żadne ule, żadne blinki, nic defensywnego, tylko jak to Michał powiedział, true dawaj. Dagon i do przodu, nie cofamy się. O! Ulti kłopy widzieliśmy, słyszeliśmy raczej. Ale tu więcej nic nie będzie. Się działo. Midas odbitki chyba, bo w prawie 20 minucie pewnie będzie miał go Nyx. O, trochę doświadczenia się przyda. Scepter z jego strony również byłoby miło zobaczyć. A Shaker? No Shaker w kierunku Daggerka. Wartość net to jak widzimy, no, na pierwszym miejscu on druid niekontestowany w swojej farmie przez prawie te 18 minut, bo nie było tam na górze za dużo rzeczy, które się miałyby wydarzyć, jakichś ganków ani tym podobnych. O, skok, Mirana. Nie ma lipa, widziała to chyba kłopa, także będzie, czy będzie kill? No nie, chyba nie. Nawet, okej, okay, jednak dobił ten dagger. Nie myślałem, że aż tyle obrażeń będzie w stanie zadać. A może ktoś mógłby dobić tą Miranę? Oczywiście po daggerze kłopy da się denajować swojego sojusznika. No jeszcze tylko Recka dzieli Londruida od kupna całości tego Radiance. Nyx biega tutaj bez żadnej wizji ze strony Dire, żadnych sentry, żadnych dustów nawet na nikim w tym pobliżu, więc no, będzie inicjacja. Ładny stun od razu i z kogo jejki nie zdążył z tym stunem Stardar, więc upadnie pak, teraz będą gonić. To jest echo, no złapali ogra. Na pewno zadowolą się, chociaż tym killem. Nie trafiony jeszcze Arrow Mirany, ale próba nie strzelba, mogło się udać. Chyba wiedzą zawodnicy Radiant, że muszą jak najwięcej budynków zepchać, żeby jak najwięcej tej przewagi zdobyć w tym momencie, bo będzie ciężko, jak miś skończy farmić kilka itemków i wyjdzie z tego lasu, wtedy zacznie się pogrom dopiero. Nie mamy Desona, okej, to będzie BKB na pijce, a nie Desa, wydawałoby się. O, tutaj ładne ulti teraz, jeszcze kłopy na dokładkę do tego ulti Venomancera, upadnie dwóch zawodników. Misiek również, nie wiem jak tutaj się znalazł, nie powinien chyba wychodzić z lasu. Okej, okay. Wraca pak, ale tutaj wytepuje się chyba ten Nyx, nie ma stuna Stardara, jest stuna Stardara. Więc 3 za 3 wymiana, w tym bardzo ucierpiał Misiek na pewno. O, 20 sekund akurat odnowi mu się skill do przyzywania swojego czworonożnego towarzysza, ale nie wiemy, czy ma Raiden skończone, nie zauważyłem przynajmniej w feedzie po prawej stronie. Ale mamy blink na Shakerze, to jest bardzo duży item. Także, no... To jest bardzo duży item. Jeszcze tylko brakuje blinka na Venomancerze, chociaż on raczej gra taką piąteczkę, skoro Shaker farmi trochę tych itemów. Ciężko będzie u niego zobaczyć więcej takich kluczowych blinków, forstaffów czy innych bardzo kosztownych zabawek pomagających w inicjacji. No,
Shaker ma najważniejszy ten stun, tak? Jest i Aftershock, i zaraz po tym jeszcze poprawka z Fissurem. Więc to jest chyba ważniejsze niż ulti Venomancera. Jest kolejna Vendetta na górze, ale Misiek ma już Radiance. Gotowy Midas, ale to chyba będzie wjazd jeszcze. Jest stepa od razu, Misiek bardzo, bardzo nieuważnie to gra Inku w tym momencie. Solo pod wieżą przeciwnika, bez żadnych wardów nawet, żeby było widać jakiekolwiek rotacje. Można by rzec, że bezmyślnie używał ten tower. Midas dostępny, to też bardzo boli. Midas na miśku, który jest cały czas do użycia i on zamiast użyć tego Midasa po prostu pcha tower. I kolejny, no nie mógł się spodziewać, że upadnie, ale to są kolejne stracone sekundy tego Midasa. To jest prawie jedno całe użycie. O! Trafiony jednak stan od Nyxa w tego paka, ale wjechał Slardar ze stunem, nie zdąży się wyratować tutaj. Ładnie Nyx odbił te obrażenia, jeszcze działa, upadnie. Że próbował pomóc swojemu koledze z drużyny, niestety upłacił to również życiem. O, jest Blink, połączył się ze Smudą. Ale czy będzie skok? Będzie skok, będzie skok. Bez strachu w sercu, Gierek biegnie. Ale trafiony arrow od Mirany, ma wciąż BKB dostępne, ale to 10-sekundowe nowe BKB. Więc szkoda go było na taki mało znaczący kill wykorzystywać. O, ale teraz liczył na krytyk chyba Gierek. Skok w Miranę, nie ma jeszcze miśka, w tym momencie ma miśka. Lone Druid i wygląda na to, że to będzie pierwszy tower, te trzy po stronie. No nie ma jeszcze paka, nie ma Slardara, ale oni chyba będą mieli te scrolle. Jest TP scroll na jednym i drugim, jest Blink. Muszą się wycofywać jak najszybciej gracze Radiant. Jest Blink do tyłu, jest Vendetta tutaj puk jeszcze wściekły na tym orbie, ale odbity orb przez Nyx Assassina i wycofają się drużyna Radiant. Bardzo ładnie im to idzie w tym momencie, grają z grań, ale jaki swing w tym momencie. Jak drugopoziomowa mapa na najprostszym stage'u Elastomanii. Prosty podjazd pod górkę, 3000 net worth'u i 4000 w doświadczeniu dla drużyny Radiant. No, ładnie, ładnie. Widać, że drużyna gra za sobą już trochę, klei im się to wszystko konsekwentnie. Wieża za wieżą. Raksów jeszcze nie podjęli, ale o, tylko kwestia czasu. No cóż, kolejny. Co kolejne? Kolejne farmienie w dżungli chyba ze strony Dire. Bo nic więcej na ten moment nie mogą chyba sobie pozwolić. Roż wciąż stoi. Także żadna z drużyn jeszcze się nie pokusiła. Czy to będzie Deso na pijejce? Będzie Deso na pijejce. Bardzo miło. Chociaż ten BKB na początek był... Może nie był aż tak potrzebny, ale dla bezpieczeństwa zdecydował się Gierek na zakup czarnego batonu króla. I co? To będzie następny Desolator. Jak widzimy, potem był jakiś Basher, może Mjolnir, może Skadi, może AC. Zobaczymy, tu akurat pijka jest jednym z takich kary, gdzie różnorodność itemów jest bardzo duża. Przez więcej co do niektórych, bo mi się raczej standardowo jakieś itemki będzie robił trochę dla siebie, trochę dla miśka. No, nie zablokowany był Blink, okej, myślałem, że skoczy Slardar, ale zablokowany został przez Warda od Venomancera. No, wykryty teraz, ale skoczył tutaj ze stunem, nie zdążył odpalić, jest inicjacja, jest belka nietrafiona niestety, ale skakuje pijejka, będzie odpalone BKB tutaj, idealnie przed silencem paka, on teraz skoczył, ale próbuje się wyorbować, pijejka wściekła, dalej skakuje, jest orb w końcu, jest silence, tutaj zostanie zestunowana kłopa, Gierek zabija dwóch, skończyło się niestety to piękny slam teraz na trójkę przeciwników od Shakera, upadł Miszka, tu jeszcze tu Gierek zabija trzeciego, triple kill dla niego, no upadnie Misiek, jeszcze Blink, dagger, ultra kill dla pijejki, mimo że tak wcześnie skończyło się to BKB, bo było odpalane na samym początku, jak skoczyli w tego Slardara, no to ultra kill dla niego, no i prawie już cały Desolator skończony, także duży swing. Okej, zobaczymy jeszcze jak
kółka zabijają. O, i podsumowanie mi zniknęło. No niestety, na grafie to będzie widać. Albo i nie będzie. No kolejny swing. 6000 już przewagi, 7500 w goldzie. Także item, po itemach widzimy to i supporty, i ikory mają bardzo kolorowe itemy, zawsze potem patrzę. Kolorowe itemy to dobre itemy. Grabarze nieco z tyłu, teraz będą mogli zabrać spokojnie oba shiny, także jeszcze więcej golda dla nich. No, full yolo dawaj, nie zawsze się opłaca, niestety pak chyba musi o tym przekonać na własnej skórze 20 razy, żeby dopiero to do niego dotarło. Okej, top shrine upadł, Roche stoi otworem. Jeszcze jakiś medalion możemy zobaczyć w najbliższym czasie na którymś z supportów. Ewentualnie na Nyxie. Nie, Nyx zbiera scepter, okej. Do gierka biegnie już pełny desolator, jest lifesteal, jest BKB. Kolejny będzie Basher, widzimy na Kuibayu już zakolejkowany, także ogromne obrażenia od Pijki będą już w najbliższym teamfajcie dostępne. Także no, pierwszy item dla Miśka, którym był Radiance. Okej, Misiek nie ma Miśka, jest zmuszony w tym momencie klikać samemu łapki. Nie, jest Misiek, on Misiek gdzieś farmił, okej. Będzie BKB następne, także też boją się tej pijki, okropnie. A chłopa skończyła też już swoje BKB, również, nie, 9-sekundowe, także raz wykorzystane. No nie ma wizji. A nie, są okej, są wardy, ale to są chyba dire wardy. Ten sentry idealnie jest poza tym. Poza wizją tego. Tego sentry. No, nietrafiony stun całkowicie tutaj Viastara Sladara. Jest pierwszy stun, jest stun odmirany. Próbuje jeszcze ogro rzucić ich tam koktajlem Mołotowa. Wjeżdża teraz Veno, ale nie trafił swoim ulti w paka. Albo i trafił. Poison Sting jest i ulti, także muszą się wycofać. To będzie oddany Roshan. Nie mogą kontestować bez stuna Sardara. I no, to będzie chyba podjęcie w końcu na Raxy. Pierwsze w tej grze. 29, 30 minuta już. Całkiem niezłą przewagą. Ruszają w kierunku środkowej linii. W kierunku bazy przeciwnika. Ninja Movies Productions. Swoją drogą jestem ciekaw, jak oni wpadli na tą nazwę. Ninja Movies Productions. Albo był jak na Avatar. Avatar mają również bardzo ciekawy. Można sprawdzić. W przerwie zresztą będzie się wyświetlał. No, skok od paka, ale odpalone BKB striggerowane tutaj u chłopy, także będą klikać reakcje na ten moment. Pijka zestunowana, ale ona ma Aegis, ona się nie boi, ona ma Aegis. Zaraz stanie. Misiek chyba jest na cooldownie, także to by była dobra. Nie, Misiek jest wciąż dostępny. Upadnie Stardar tylko, albo i nie, bo odpalił sobie Huda. No, okej, jest Pijka, jest jej BKB przede wszystkim. No, 1000 z Daggera i 3/4 HP znika w jeden hit, no to jest bolesne dla takiego supporta. No, Slardar nie jest jednym z tych bardziej papierowych, więc dla niego tym bardziej. Trochę upokarzające. No cóż, pierwszy Rax. Niestety tylko range Raxy, nie mele, ale no, zadowolą się tym. Zabiorą kolejnego shina, jeszcze trochę więcej gotówki dla nich. Może kilka kluczowych temów się dołoży. Veno dołożył Forstaffa już jakiś czas temu. Prawie 1600 golda w efekcie punku. Książka, jakieś tam supportowe itemy. Pika, no już prawie dagger. Przepraszam, Basher. Shaker też powoli swojego Forstaffa będzie chciał zrobić. Nyx Scepter już skończył, jak widzimy tutaj. Zakupuje się przy kampie przeciwnika pierwszym. Co u chłopy? Chłopa powoli zbiera swojego Hexa. Będzie bardzo potrzebny ten Hex. Kontrola na paka jest bardzo ważna. Skok. Nie zdążyła Pijka odpalić BKB chyba jeszcze na cooldownie. Dopiero teraz będzie jedna sekunda. Ok, jest gotowy BKB w skok. Teraz Veno wjeżdża swoim ulti. Teraz Shaker echo na trzech przeciwników. Jest Gierek, jest ulti chłopy. Skakuje, zostanie tutaj dobity przez Miśka. Także upada Miśka, upada jeszcze Veno, ale Gierek chyba dokończy dzieła swoich sojuszników. No, nie znajdą tego paka chyba, nie mają jak. On nie ma za dużo many, nie ma Dagona, także ulti również zostało zużyte w poprzednim teamfightie. Nie bardzo jak jest tutaj cokolwiek jeszcze kontestować. No i cały teamfight na korzyść. No, o...
Można by polemizować zadane obrażenia do 8000 ponad po stronie Radiant. Doświadczenia trochę więcej Dire zgarnęło, ale oni są w tyle, to jest normalne. Ten comeback mechanizm jest. No tak to już działa. Złota trochę też więcej, ale no kłopa była kasiasta. Veno może nie miał aż takiego networku, ale też również oddał trochę znaczących szekli do kieszeni przeciwników. Proszę bardzo. Mirana jest w połowie drogi do swojego sceptera. 1500. No, nie, przepraszam, jakie 1500? Jeszcze 300 golda tylko, bo już dwa itemy ma w tym, w ekwipunku. Także spokojnie. Niedługo powinien się pojawić. Jest pak, jest stan, jest pierwszy, ale... Okej, nie będzie chaina. Ten pak zdąży uciec, jest blink, jest Nyx cały czas, jest kłopa. I zostanie znaleziony ten pak. Jest stun, nie mają wizji, okej. Scream, chyba został ominięty przez kłopę. Może przez paka, ale jest kolejny orb. No z tym pakiem można się bawić całymi dniami, tym bardziej gdyby miał jeszcze Ula ze sobą, to i w ogóle. Zabawa na godziny, złapanie paka. Silence, orb, blink, orb. Phase shift, blink, orb i tak dalej, i tak dalej. No, dołączą do niego sojusznicy chyba za chwilę. Misiek przez ostatnie 10 minut bardzo mało przy farmie. Skończył to BKB na swoim głównym hero. 1200 golda, Radi z Midasem, także nic na miśku nie dołożone zostało od tej pory, od kiedy Radi było w jego ekwipunku. No i chyba będzie T2 na górnej linii dla Radiant. Przymierzają się. Kłopa, no, dość słabo z maną. Samo ulti chyba wystarczy. Także mogłaby jakiegoś potka sobie przynieść. Shiny chyba jeszcze nie gotowe. Shiny jeszcze trochę. Okay, nie widzimy za ile będzie Roshan, ale już niedługo. No na drugą, no w drugą linię chyba nie są jeszcze gotowi uderzać, podejmować, podchodzić. Ale miśka mogą spróbować na midzie zabić, jak najbardziej. Kłopa wskoczy, scream, nie ma jak blinknąć misiek. Jednak ma jak blinknąć. No, jeden kamp i kłopa będzie w końcu miała tego swojego blinka, także kolejne CC na tego paka i to ważne, bo tutaj item także nie będzie przerwany silencem, tak jak inne rzeczy typu stany Nyxa, stany Shakera i tak dalej. Więc będą mogli spokojnie kontrolować tego paka, gdzie troszkę zbyt koki posunięcie spróbuję wskoczyć przeciwników w piątkę, co mu się zdarzało już nieraz od początku gry. Scan od Radiant, szukają przeciwników na smoku swojej dżungli, nie znaleźć nikogo, także wchodzą bez strachu. Nyx trzeba tu zauważyć, jak bardzo ładnie sobie farmi. Scepter skończony, już Etherless, chociaż nie jestem pewny, czy on nie był przed Scepterem skończony. Dołożony może, skończony, to już za dużo razy powiedziałem. Midas cały czas aktywny, także... Proszę użyć, bo mnie triggeruje takie nieużywanie Midasa. 2300 ponad w jego kieszeni, więc kolejny item powoli będzie dokładany. Ciekawe co to będzie na Nyxie. Albo Blink, albo jakiś Eul, albo nawet Hex. Hexów nigdy mało. Na takiego paka, czy innego miśka, no... Hex jest zawsze dobry. Czy ten pak ma wizję? Czy to był Sentry? Okej, nie. Skąd ten... Prorok jakiś? Wiedział, że ten Nyx tam biega. No, jest Stardar, na Envy się, także nie spodziewają się tego. Będzie stan, jest stan, ale w nikogo, bo Gierek odpalił już BKB, także Stardar upadnie. Stun teraz w paka, bardzo ładnie sprawdziło się też. Sprawdził ten Hex, ale on będzie w stanie wyblinkować w tym momencie. Upadł jeszcze, dajcie opór, Mirana leży, Smuda również, Og się położył jeszcze, kolejnych kill chyba, no okej, dla Miszki, nie dla Gierka. Nie będzie ultra killa kolejnego, ale to będzie środkowa linia dla drużyny Radiant. I możliwe, że to nie wszystko. Chyba nie zadowolą się sami Miraxami, idą wciąż do przodu.
Idą wciąż do przodu zawodnicy Radiant, także no, nie ma bajbaka na żadnym z zawodników grabarzy w tym momencie, więc kolejna linia. Gierek powoli bierze się do roboty. Roshan zaraz powinien stać. A nie, Roshan powinien nam powiedzieć, za ile wstanie dopiero. Okej, jest Hex na tego paka. Jej, ten pak naprawdę nie uczy się na błędach. No cóż, druga linia oddana za darmo, jeszcze taki soczysty kill na paku. Ja, wyśmiejemy, spoko, dajcie więcej. Gierek jeszcze ładnie baszuje Sardara, no nie zdążył odpalić BKB, ale jest stun, tutaj Ravage można powiedzieć od Nyxa. Także Scepter się sprawdza, jak najbardziej Gierek skakuje. I zablokowany tym fiszurem chyba nawet przez przypadek. Smuda nie zdąży wycofać się do swojej bazy, druga linia wzięta za darmo, plus 3 kille. Dla Ninja Smoothies Productions Squad XXX. Z sezonu na sezon drużyny wymyślają coraz lepsze nazwy, mówię wam. No i co, no, przeciwnicy nie żyją, no to pokręcimy się trochę w ich bazie. Bo czego mielibyśmy robić Roshana, czego mielibyśmy iść kupić itemy, czemu mielibyśmy iść gdziekolwiek. A może chociaż górną linię zaczną robić? Nie, okej, okay. Prosto po tron. Także dużo pewności siebie mają zawodnicy. O! Jest inicjacja, ale od razu Hex też dla Sardara. Odpalone backupy, Gierek się rozkręca. Wskoczył tutaj, ale bez wizji, chyba Polacy skontrowani. Nie, jest wizja, jest sentry. Tutaj jeszcze Inhu próbuje się bić, upadnie Ronin jako pierwszy, ale no Gierek tam na tyłach przeciwnika robi space dla swojej drużyny. Zabił jednego, zabił drugiego. Okej, okay, w tym momencie zabił drugiego. Jest jeszcze Inhu, napatoczył się po kolei Blink. Krytyk, nie, okej, okay. Triple kill. To chyba będzie wszystko. Z jego strony chyba jakiś item dołoży, no ewentualnie zacznie brać top raksy. No ma tu ze sobą trochę kolegów drużyny, nie ma nich Hexa. Popa jest w bazie, ale powoli zmierza ku... O, jaki piękny stun! Od Nyxa, no. I mamy odklepany GG. No cóż, tak jak mówiliśmy na początku, chociaż nie jestem pewien, czy było wtedy Michała słychać, bo miałem drobne problemy z dźwiękiem. Czekaliśmy za długo na zawodnika jednego z pięciu twarzy grabarzy, także Ninja Movies Production zdecydowało, że zaczniemy ze stanem 1-0. To była druga gra, także 2-0 możemy sobie łatwo skalkulować. Wygrywają Ninja Movies Production. Jeśli zmienili zdanie, to zapytam za moment kapitana. Także Miszkę muszę dodać do znajomych. Zobaczymy, co... Co tu się stanie teraz? Okej, okay, Miszka mnie dodał, zaraz zapytamy, jak to będzie. Czy jeszcze będzie następny mecz, czy skończymy transmisję na dziś? Okej, okay, dostałem odpowiedź od Miszki, że to jest 2-0, także definitywnie kończymy w tym momencie ten mecz, także do kolejnej fazy przychodzą Ninja Movies Production z 5 twarzy grabarzy, odpada nam, już dziękujemy za przygodę z 5. sezonem Polish Otaku League. No i co, i zapraszamy na kolejne spotkania. Wszystko na bieżąco na naszym Facebooku lub na naszej stronie pd2l.eu. Także bądźcie na bieżąco. Z tej strony był Max. Dzisiaj mój debiut
streamera, mam nadzieję, że nie było za dużo ominiętych first bloodów i tak dalej. Trochę w pierwszym meczu z opcjami nie tak było, także FPS-ów niewystarczająco, ale ta druga gra myślę była w porządku, także... No, Michałowi niestety nam odłączyło internet w trakcie rozgrywki, więc musiałem dokończyć sam. Ale nic się nie dzieje, zdarza się. No cóż, nie przedłużając, życzę wszystkim udanego poniedziałku i do usłyszenia na następnym streamie. Do usłyszenia, cześć.